zaczipujemy, ja przyniosłam chipy. Kiciusia jest bardzo grzeczna, bardzo przyjazna. I ona ma czucie w łapkach, tak? Czucie jest, ale nie staje na te łapki. Aha. A, bierze pani książeczkę, tak. I wszystko, prawda? Bardzo, bardzo będę wdzięczna. I opis ewentualnie, jeżeli można było wydrukować, czy tam, nie wiem, opisać dzisiaj to sobie robione. A możliwe jest przesłanie na maila? Tak. Super. Super, a jak, co koteczka je? Karmy jakieś takie dla kotek. Ale puszeczki suche, tak? Suche. Royala. Suche tylko dostawała? Tak. Aha, no dobrze. To coś tam jeszcze kiciu kupiłem. Wodę pije ładnie, kochanie? No poza tym wszystko, wszystko w porządku. Ona ma czucie w łapkach. Czucie w łapkach ma, głębokie, no ale na te łapki nie staje. Aha, bo miała rentgen i kręgosłup wyszło, że jest w porządku? Tak, ortopeda się wypowiadał, który tam nic nie widzi, prawdopodobnie to jest tyła pourazowego. Aha, czyli jest szansa, czy jakieś, nie wiem, masowanie łapek, czy jest zalecane, bo miednica jest połamana, czy nie? Nie, nie jest. Nie jest, tak? Tu są zdjęcia i lekarz prowadzący, który on cały czas ma pod kontrolą, to jutro się będzie kontaktował w takim razie. Jasne, super, to będziemy też w kontakcie z panem doktorem. To jest książeczka.